Bardzo często na moim kanale jest poruszany temat złych nawyków i tego, jak one niszczą nas jako mężczyzn, jak pozbawiają nas naszej męskości, jak pozbawiają nas całej naszej motywacji do tego, żeby coś zdobywać, jak robią z nas pizdy. I jednym z tych nawyków oczywiście są media społecznościowe, w szczególności TikTok, jako że wiadomo, że TikTok jest chyba najchujowszą aplikacją z wszystkich, która tak naprawdę niszczy nas tak bardzo, jak to tylko możliwe. Zwłaszcza przez cały ten przeseksualizowany kontent, który się tam znajduje. Bo właśnie bardzo często jest tak, że młode chłopaki nie korzystają z pornografii, ani żadnego z tych, właśnie z tych rzeczy, ale korzystają z TikToka i TikTok zaczyna im pokazywać przeseksualizowane treści, jakaś laska część się dupą i tak dalej. Przez co oni potem szukają coraz większej i coraz większej stymulacji, aż ostatecznie, prędzej czy później, z biegiem czasu, docierają do pornografii i stają się od niej uzależnieni. Od najgorszej kurwa rzeczy, od jakiej można być uzależnionym. Która niszczy cię pod każdym możliwym kurwa względem, która zjada cię od środka, która dosłownie zjada, zatruwa twoją duszę. I wiem, ponieważ sam od tej rzeczy byłem uzależniony. I właśnie przez to, że taki content się tam znajduje, można bardzo łatwo obwiniać kobiety za źródło tego problemu, za to, że te młode chłopaki są uzależnieni od tych rzeczy. I właśnie młode chłopaki bardzo często plują na te kobiety i wyzywają je, że one są złe, że są przyjebane, że są puszczalskie i tak dalej. I oczywiście jest trochę w tym prawdy. Aczkolwiek właśnie chcę, abyś sobie uświadomił, stary, że naszym wrogiem nie są kobiety. Okej? Okay? Bo jest naprawdę sporo ludzi w gronie moich odbiorców, którzy nienawidzą kobiety. Którzy po prostu nienawidzą, kurwa. Typowe samce sigma. Uważają, że nie potrzebują kobiet. Uważają, że kobiety to nasz wróg. Aczkolwiek chcę, abyś sobie uświadomił, że kobiety nie są złe. To nie one są naszym wrogiem. Ty myślisz, że co, że one jakby są zadowolone z tego, że jakby dostają wszystkie te lajki i tak dalej? Może przez pierwsze kilka sekund, ale potem z powrotem uderza ich to uderzenie winy, poczucia winy. I czują się źle same ze sobą. I żeby znowu poczuć się dobrze ze sobą na chwilę, wrzucają kolejny filmik. Także jak widzisz, one są tak samo ofiarą tych spierdolonych, demonicznych kurwa aplikacji, które nas niszczą. One są tak samo ofiarą tych wszystkich rzeczy jak my. Więc jak widzisz, to nie są kobiety versus kurwa mężczyźni. Jakby musimy przestać całą tą kurwa wojnę płciową. Jakby to była wojna między nami kurwa. Bo tak nie jest. Prawdziwa wojna. To jesteśmy my, jako ludzie, kobiety i mężczyźni, versus wszystkie te kurwa uzależnienia, versus wszystkie te aplikacje, versus wszystkie te firmy, które chcą nas kurwa zniewolić i zrobić z nas bezmyślnych, konsumenckich kurwa dronów, którzy cały czas tylko będą konsumować ten cały kurwa ich zjebany content, który się tam znajduje. Kobiety są tak samo dotknięte w tym wszystkim jak my. Myślisz, że social media negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne tylko mężczyzn? Oczywiście, że nie. Wiesz, ile jest kobiet, które są naprawdę śliczne, ale mają ogrom kompleksów przez to, że mają nieoczekiwane, nierealistyczne standardy, ponieważ widzą wszystkie te laski na social mediach, które podrasowywują swoją urodę, kurwa, Photoshopem i tymi wszystkimi filtrami. Wiesz, jakie one mają zryty beret od tego? One tak samo mają zryty beret, kurwa, jak my. Więc jak widzisz, te apki niszczą je tak bardzo, jak niszczą nas. Tu nie ma tylko jednej ofiary. Wszyscy jesteśmy, kurwa, ofiarą tych spierdolonych aplikacji, które niszczą nasze życia. I co jest najgorsze, to to, że coraz młodsze osoby mają dostęp do tej technologii. I coraz młodsze osoby konsumują cały ten gówniany content. Są ośmiolatkowie, którzy już konsumują treści pornograficzne, stary. Kumasz to, jakie to jest popierdolone? Ośmiolatkowie, którzy jeszcze niedawno, kurwa, srali w pieruchy, oglądają pornosy. Ponieważ są one tak łatwo dostępne dzisiaj. Zresztą pornosy. Wystarczy, że wejdziesz na jebanego TikToka i już masz, kurwa, soft porn. Jakby ty widzisz, jak te social media, kurwa, po prostu niszczą nasze życia, one niszczą nasze społeczeństwo, kurwa. U samego dna. Niszcząc kolejne pokolenia, które mają w przyszłości stać się fundamentem społeczeństwa. Jak one mają stać się fundamentem społeczeństwa? Kiedy social media robią z ich mózgu sieczkę. Kiedy
kiedy robią z nich bezmyślnych konsumenckich dronów, które są kurwa zboczone, które są zdemoralizowane do kurwa kości. To jest nasz prawdziwy wróg. Nie kobiety. One nie zrobiły nic złego. One są tak samo, one zostały tak samo zmanipulowane jak my. Są tak samo ofiarą jak my. Więc nie możemy kłócić się między sobą. Nie możemy kurwa prowadzić tej wojny między sobą. Musimy razem stanąć przeciwko tym aplikacjom. Odciąć je tak bardzo, jak to tylko możliwe z naszego życia. Bo oczywiście social media już są tak głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie, że nie ma co się oszukiwać. Nie będziemy w stanie się ich kompletnie pozbyć. Ale musimy nauczyć się prowadzić życie, w którym mamy zdrowy balans między korzystaniem z tych social mediów, a życiem w rzeczywiście prawdziwym życiu. Musimy je ograniczyć tak bardzo, jak to tylko możliwe. I zacząć bardziej żyć w prawdziwym życiu. Zacząć ingerować ze sobą w prawdziwym życiu, spotykać się w prawdziwym życiu, a nie pisać przez jebanego messengera. Zacząć spotykać się między sobą w prawdziwym życiu, wychodzić na randki, na jakieś spotkania i tak dalej, a nie pisać kurwa z laskami w internecie. Wszyscy zostaliśmy oszukani przez te wszystkie złe nawyki. Wszyscy zostaliśmy oszukani, że nie musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Że wystarczy, że odpalimy tylko ich aplikacje i cały nasz ból życiowy, wszystkie nasze problemy życiowe zostaną rozwiązane. Przez pewien czas byliśmy w stanie w to uwierzyć. Ale z czasem każdy z nas uświadomił sobie, że jedyne do czego prowadzą te wszystkie rzeczy, to do żałosnego lifestyle'u, w którym nienawidzisz siebie, nienawidzisz swojego życia i masz go dość. I uświadamiasz sobie, że tak naprawdę zostałeś oszukany. I tak naprawdę to, czego chcesz, znajduje się po całej, właśnie po drugiej stronie całego tego dyskomfortu, poświęcenia oraz bólu, przez który musisz przejść, aby osiągnąć te rzeczy, których tak naprawdę chcesz w prawdziwym życiu. Te nawyki oszukują cię, że ty osiągasz te wszystkie sukcesy, które powinieneś osiągać w prawdziwym życiu, siedząc tak naprawdę na piździe w swoim domu. Grasz w gry komputerowe i myślisz, że osiągasz jakieś wielkie sukcesy, masz prestiżową rangę w CS-ie. Ale prawda jest taka, że im większą rangę masz w CS-ie, tym mniejszą rangę masz w prawdziwym życiu. I wiem to z praktyki, ponieważ sam to tak doświadczyłem w praktyce. Wchodzisz sobie na stronę, kurwa, na przykład pomarańczowo-czarną i ty oszukujesz swój umysł, że właśnie uprawiasz seks. Że osiągnąłeś największy, szczytowy cel biologicznie jako mężczyzna. Podczas gdy tak naprawdę siedzisz w swoim pokoju i walisz konia do tego, jak inny typ rucha laskę, którą ty chciałbyś wyruchać. Wszystkie te rzeczy mają na celu zasymulować ci sukces, który powinieneś osiągać w prawdziwym życiu, bez potrzeby przechodzenia przez te wszystkie trudności, przez które musisz przejść, aby osiągnąć te rzeczy w prawdziwym życiu. Tylko problem jest w tym właśnie, że te wszystkie trudności oraz całe to poświęcenie, to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że ty stajesz się wartościowym mężczyzną. To są te rzeczy, które sprawiają, że twoje życie nabiera sensu. To są rzeczy, które sprawiają, że ty w końcu czujesz spełnienie w swoim życiu. I czujesz, jak gdybyś zasłużył na tą nagrodę. I kiedy już ją zdobędziesz, to czujesz się z tego dumny. Nikt nigdy nie poczuł się dumny z tego, że zwalił konia. Ale każdy na pewno poczuł się dumny, kiedy był w stanie wyrwać jakąś manną kobietę. To jest właśnie fundamentalna różnica między tymi prostymi przyjemnościami oraz prawdziwymi sukcesami, które możesz osiągnąć w prawdziwym życiu. I chcę, żebyś wiedział, że to nie jest twoja wina, że ty jesteś uzależniony od wszystkich tych rzeczy. Bo żyjemy w społeczeństwie, które próbuje znormalizować bycie pizdą, które próbuje znormalizować bycie słabym tak bardzo, jak to tylko możliwe. Na każdym kurwa kroku jest nawmawianie, że bycie słabym jest w porządku, że bycie grubym jest w porządku,
No grube też jest piękne, o body positivity, zamknij kurwa mordę. Jak myślisz, dlaczego oni próbują ci to wszystko wmówić na każdym możliwym kroku? Ponieważ chcą, abyś ty był pizdą. Chcą, abyś ty był grubym, kurwa, bezużytecznym nieudacznikiem. Ponieważ wtedy zdajesz się ich idealnym konsumentem. Idealnym konsumentem, który nie ma wyjścia. Poza konsumowaniem wszystkiego tego, co oni mają ci do zaoferowania. Bo nie masz jak osiągnąć tej samej przyjemności z jej prawdziwych źródeł w prawdziwym życiu. Bo jesteś zbyt dużą pizdą, żeby to zrobić. Jest to po prostu taki niekończący się cykl degeneracji, demoralizacji i stawania się coraz większą pizdą. I dopóki nie przerwiesz tego cyklu i nie wyjdziesz z tego kurwa kokona jak w jakimś Matrixie i nie zaczniesz robić tych wszystkich ciężkich rzeczy, które dobrze wiesz, że musisz zrobić, aby stać się tym silnym i wartościowym mężczyzną, to do tego czasu będziesz pizdą, która zawsze będzie niewolnikiem swoich pragnień i niewolnikiem wszystkich tych firm, które cały czas tylko będą trzepać z ciebie kasę, które mają cię totalnie w dupie, twoje dobro, twoje zdrowie oraz twoje życie i nie zauważyłyby nawet, gdybyś się kurwa zabił. Byłbyś tylko kolejną cyferką na ich ekranie, która nagle zniknęła. A więc zastanów się nad tym, czy dalej chcesz być niewolnikiem tych firm, tych wszystkich aplikacji, które cały czas tylko tobą manipulują i próbują ci zniszczyć życie? I które cię wykorzystują? Czy może jednak w końcu weźmiesz, kurwa, sprawy w swoje ręce, potrząśniesz tymi jajami, żeby zaczęły produkować trochę testosteronu i odzyskasz kontrolę nad swoim życiem i staniesz się silnym, wartościowym mężczyzną, który stanie się podporą naszego społeczeństwa. Który stanie się silnym, wartościowym, szanowanym oraz kochanym mężczyzną, który wniesie wartość do naszego społeczeństwa, który je uratuje przed totalną demoralizacją i degeneracją, która nas czeka, jeśli tego nie zrobimy. Taki jest właśnie nasz cel. Stanie się silnymi i wartościowymi mężczyznami, którzy uratują nasze społeczeństwo przed totalną degeneracją i demoralizacją, która nas czeka. Stanie się silnymi i wartościowymi mężczyznami, którzy w przyszłości będą w stanie stać się świetnymi liderami. Dla swoich rodzin oraz dla swoich społeczności. Dla swoich dzieci oraz dla swoich kobiet. Oraz dla swoich wnuków. I może też nawet prawnuków. A więc wybór należy do ciebie. I z tym wyborem ci dzisiaj pozostawiam. I chcę, żebyś pamiętał o tym właśnie, że tak jak mówiłem wcześniej, kobiety nie są naszym wrogiem. One są tak samo wykorzystywane przez wszystkie te aplikacje jak my. Więc co musimy zrobić, to stanąć razem. Naprzeciwko nim. Ponieważ potrzebujemy siebie nawzajem. Mężczyźni potrzebują kobiet i kobiety potrzebują mężczyzn. Uzupełniamy się nawzajem, jak yin i yang. Więc po co mamy się kłócić między sobą? Kiedy możemy zaakceptować ten fakt, zacząć wspierać się nawzajem i razem stanąć. Naprzeciwko prawdziwemu problemowi, prawdziwemu wrogowi, który cały czas zatruwa nasze życia i próbuje nas ze sobą podzielić. Bo na tym im właśnie zależy. Zależy im na tym, żebyśmy się kłócili nawzajem. Bo gdy jesteśmy pokłóceni, to nie możemy razem stanąć naprzeciwko nim. Nie mają nad nami przewagę. Więc kiedy staniemy naprzeciwko nim, razem, to nie będą mieli z nami żadnych szans. Ich zła agenda, ich kurwa satanistyczny plan, żeby zniewolić całe społeczeństwo, nagle już nie będzie tak łatwy do zrealizowania, jak oni chcieliby, aby był. Jest to tyle, co chciałem przekazać w tym filmie. Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego ruchu, chciałabyś dołączyć do naszego ruchu, to zostaw suba, napisz jakiś fajny komentarz, co o tym myślisz. A w opisie zostawiam ci link do wszystkich moich innych social mediów, więc jeżeli chciałbyś iść obczaić, to idź. To tyle. I pamiętaj, że szkoda życia, no bycie pizdą. Pozdro. Hono tu.